Witam państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryt, Zdrowie, Oroda i Fitoterapię. Dzisiaj będziemy mówić o sokach. Czy soki mogą szkodzić? No, niestety tak. Nie zważając na to, że mają ogromną ilość właściwości leczniczych, dużo składników odżywczych potrzebne dla naszego organizmu, to niestety nie wszystkie osoby i nie zawsze mogą soki stosować. I dzisiaj o tym powiem w tym konkretnie nagraniu. Tych ludzi, którzy nie mogą stosować soki, nie jest tak dużo, jednak warto wiedzieć, żeby sobie nie zaszkodzić. Ale dla osób, które stosują soki, mogą, chcą, robią to, to też jest bardzo istotne, żeby wiedzieć w jakich ilościach, o jakiej porze. W jaki sposób te soki trzeba pić? Dlatego przygotowałam Wam dzisiaj takie 13 najważniejszych wskazówek. I zapraszam do oglądania oraz do subskrypcji kanału. Wiadomo, że warzywa, owoce i jagody w postaci surowej dostarczają naszemu organizmowi ogromnej ilości niezbędnych składników: witaminy, minerały, fitosterole, enzymy trawienne, antyoksydanty, pektyny itd. I tu pojawia się pytanie. To w takim razie, po co będziemy stosować soki, jeżeli możemy jeść po prostu warzywa i owoce i nie wyrzucać tak cenny dla naszego organizmu błonnik? To jest jedno z pierwszych pytań, na które sobie dziś odpowiemy. Oczywiście soki zawierają wszystkie składniki, takie same jak warzywa, owoce, za wyjątkiem błonnika nierozpuszczalnego. A błonnik nierozpuszczalny jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Dlatego ja nie jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby. Tylko soki pić, a warzywa, owoce nie spożywać. Powinniśmy około 400 g warzyw i owoców w ciągu dnia zjadać w postaci trzech lub pięciu posiłków i jeden z posiłków to może być taki sok, a nawet fajnie, żeby był. No Nie chcę mówić, powinien, ale fajnie, żeby był w naszym jadłospisie codziennie. Taki soczek jako jeden posiłek. I dlaczego? Bo czasami soki zawierają więcej składników odżywczych niż warzywa i owoce. W jaki sposób? No, zobaczcie. My nie jesteśmy zwierzętami, tak? Nie, nie mamy takiego, takiego uzębienia. Nie przecieramy pokarmy tak mocno jak na przykład krowa, aby zniszczyć błonę komórkową i wydostać z rośliny wszystko, co jest najcenniejsze. Nie mamy też czterokomorowego żołądka i nie możemy wydobyć te wszystkie składniki odżywcze. To dlatego właśnie, nawet kiedy stosujemy zioła lecznicze, to większość z nich. Nie zjadamy w całości, tylko albo parzymy jako herbatkę, albo robimy nalewki alkoholowe. Dokładnie to samo jest z sokami. Kiedy robimy soki, to wydostaniemy te składniki z komórki roślinnej i bardzo łatwo nasz organizm to wchłonie. Szczególnie zwracać uwagę na spożywanie soków powinny osoby starsze, które no jeszcze bardziej mają z tym problem, bo mają problemy z uzębieniem. Przy poważniejszych problemach z układem pokarmowym, takich jak problemy z trawieniem, jakie mocne osłabienie ogólne organizmu, wycięczenie, też bardziej wskazane będą soki. Bo trawienie pokarmu stałego zajmuje więcej czasu i wymaga większego zużycia energii. A soki są bardzo szybko wchłaniane, a cała ta energia organizmem będzie spożytkowana na regenerację komórek w czasie choroby. Prawidłowe stosowanie soków, odpowiednie wkomponowanie ich w dietę pomoże nam i energię zwiększyć, i zlikwidować niedobory składników odżywczych, i poprawić ogólne samopoczucie. Dodatkowo włączą się różne funkcje takie naszego organizmu, jak detoksykacja, samoregulacja, aktywują się różne procesy, na przykład podtrzymuje się równowaga kwasowo-zasadowa. I jakie są te zasady robienia, przechowywania i picia soków? Pierwsze. Wybieramy dojrzałe i nieuszkodzone warzywa i owoce. Drugie, dokładnie je myjemy i oczyszczamy z pestycydów, środków chemicznych, różnego rodzaju zanieczyszczeń, jaj pasożytów itd. Robimy to przy pomocy wody z sodą oczyszczoną, na przykład, lub przy pomocy ozonowania. Ja mam bardzo dokładnie omówiony już ten temat w takim nagraniu, które się nazywa "Cztery sposoby jak usunąć pestycydy, bakterie i grzyby z warzyw i owoców". Koniecznie sięgnijcie po to nagranie, żeby rzeczywiście nie dostarczyć tych składników. Niepotrzebnych składników chemicznych i różnego rodzaju zanieczyszczeń do naszego organizmu. Kolejna wskazówka. Używajmy wyciskarki wolnoobrotowej. Soki wypijamy wtedy w ciągu 20 minut od przyrządzania i będą one zawierały wszystkie te składniki niezbędne, jedynie że czasami. No, musimy komuś zawieść sok. Na przykład ktoś choruje, leży w szpitalu i chcemy taki sok zawieść tej osobie, no to jasna sprawa, że troszeczkę dłużej będzie ten sok przechowywany przed Spożyciem i najlepiej wtedy wlać go do termosu, ale i tak pilnujmy tego czasu, żeby za długo ten sok nie stał, bo te wartości straci. Wyjątkiem jest sok buraczany, który po przerządzaniu trzeba wstawić do lodówki na około 2 do 3 godzin, ale o tym dokładnie będziemy mówić, jak nagram taki filmik o tym, jak zrobić i po co zrobić i w jaki sposób pić sok z surowego buraka, także subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Na początku każdej kuracji sokowej stosują się monosoki, to znaczy takie, które są przyrządzone z jednego składnika, np. sok marchewkowy, i stopniowo wprowadzamy inne składniki jakieś tam dodatkowe. Owoce pestkowe, takie jak wiśnia, morela, czereśnia, śliwki, nie mieszamy z innymi składnikami. Przy codziennym, regularnym stosowaniu zmieniamy skład soków. Nawet jeżeli jakiś skład soków nam bardzo smakuje, to i tak dobrze, żeby po dwóch, trzech tygodniach regularnego stosowania wybraliśmy sobie zupełnie inny przepis. Wtedy dostarczymy organizmowi inne składniki, no bo przecież każdy owoc, każde warzywo będzie co innego sobie zawierać. Najlepiej pić soki z warzyw i owoców sezonowych. Będą zawierać najwięcej tych składników odżywczych. Soki detoksykujące najlepiej pić rano na czczo, godzinę przed posiłkiem. Natomiast takie soki, które wzmacniają i regenerują nasz organizm, pijemy 20-30 minut przed posiłkiem lub w trakcie posiłku, bo niektóre witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach i musimy je łączyć z takimi pokarmami, które ten tłuszcz zawierają. A niektóre rośliny zawierają enzymy trawienne i będą wspomagać trawienie innych pokarmów, na przykład białek. Pić soki trzeba powoli, małymi łuczkami. Usprawnia to cały proces trawienny, bo produkuje się więcej śliny i lepiej się wchłaniają też składniki odżywcze do naszego krwi obiegu. Ile soków trzeba pić? Ogólnie w codziennej diecie, to co już mówiliśmy, 200-300 ml dziennie to jest taka jedna szklanka, fajnie, żeby w naszym e, pożywieniu było. Natomiast w terapiach sokowych stosuje się dwie metody. Jedna metoda to tak zwane dni postu. Takie dni postu robi się jeden raz w miesiącu i to najwyżej 2-3 dni z rzędu i stosuje się wtedy 1,5-2 litra soki. Natomiast taka dawka lecznicza, według doktora Wolkera, który omawia to w swojej terapii sokami, on mówi o tym, że te 600 ml soku podzielone na trzy porcje to jest optymalna dawka. I on też mówi, że możesz wypić tyle soku. Ile pijesz z przyjemnością, bez zmuszania się. Jeżeli ktoś wypija dwie szklanki, tylko 400 ml, ale czuje, że no już trzeciej po prostu się nie chce, trzeba słuchać swój organizm. Kolejna wskazówka. Musimy być jednak przygotowani na to, że duża ilość soku może wywołać silne reakcje oczyszczające. Dlatego zawsze zaczynamy od mniejszej ilości. Można zaczynać nawet od 100 ml raz dziennie i później stopniowo zwiększać ilość. Szczególnie to dotyczy soków, które mocno pobudzają procesy trawienne. Tak jak sok z białej kapusty. Ja mam taki filmik i zapraszam Was do oglądania tego nagrania, dlaczego warto pić sok z białej kapusty? Zobaczycie, jakie ogromne korzyści on nam daje. Natomiast tak jak powiedziałam na samym początku filmu, terapia sokami nie jest dla każdego. Jeżeli ktoś cierpie na cukrzycę, insulinooporność lub ma bardzo dużą nadwagę, to soki należy stosować ostrożnie, zwłaszcza te, które robimy z ziemniaków, buraków, marchwi, lub soki owocowe. Przed ich użyciem wskazana jest konsultacja z lekarzem. Dodatkowo soki nie rekomendują się osobom, które mają ostre stany zapalne w układzie pokarmowym, np. zapalenie wątroby, zapalenie trzustki albo zapalenie szluzówki żołądka z powodu nadkwasoty, bo większość soków będzie zwiększać produkcję kwasu solnego. Może komuś się wydawać, że te 13 wskazówek, które omówiliśmy, to jest tak dużo, ale tak naprawdę, jak zobaczycie, to są one bardzo proste i myślę, że większość z nich jest dla Was znana. Może któraś zaskoczyła, to napiszcie mi, bardzo proszę, w komentarzach, o czym na przykład nie widzieliście, a może coś pominęłam, bo na pewno też znacie, na co warto zwrócić uwagę, kiedy robimy dla siebie soki, żeby były. Prozdrowotne, żeby dawały nam bardzo dużo tych składników odżywczych, żeby wspomagały regenerację, odbudowę naszego organizmu. Będę z Wami na kanale omawiać jeszcze inne ciekawe tematy, także jeżeli filmik się podobał, stawiajcie kciuka, udostępniajcie dalej, komentujcie i do zobaczenia w następnych nagraniach. A ja życzę Wam bardzo dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samardz.